Na Waszą prośbę wracamy do kolejnego materiału z cyklu. Komiksowek ciekawostki. Tak właśnie czytam pozycję władcy Chmielu, wydanie zbiorcze od wydawnictwa Ongryz. I przyznam szczerze, że tu jest ciekawa historia w drugim tomie związana z pewnym no, dziedzicem, który bardzo chce zostać reżyserem i nakręcić film. Które okazuje się, oczywiście, klapą w wyniku pewnych zawirowań, tak naprawdę. Jednak mu się to udaje, i tutaj ja się dałem zmylić. To jest właśnie scena, która o tym mówi, kiedy jest po prostu w którymś momencie zwykłe cięcie, i jest tutaj rozmowa odnośnie tego filmu, i jak możemy zauważyć pańska opowieść Władcy Chmielu odniosła znaczący sukces. Czyli tak, właśnie nazwany jest tytuł tak jak e, sam tytuł komiksu. Także bardzo e, fajna rzecz. Kolejny świetny moment w komiksie warty uwagi. Kiedy no, dochodzi już oczywiście do śmierci bohaterów takich jak Superman, Batman, Wonder Woman, John Stewart, Green Arrow, Black Canary, Aquaman, Hawkgirl, Zatanna i Marsjański Łowca. Nightwing przemawia przed gmachem i widzimy tam stoją statuły poległych walczących z ciemnością superbohaterów. No i ogromna ilość tych innych zrzesza się tutaj wspólnie i staje, aby oddać im hołd. Ciekawostką jest, że nawet Deadstroke, który nie należy do zbyt no, uczciwych i dobrych bohaterów, czy antybohaterów, bo ja bym powiedział, że to trochę taki czasami antybohater, to jednak też przybył na to miejsce i jest no, taki wręcz bym powiedział, może i kultowy za jakiś czas moment, gdzie właśnie on też zapala świece na ten czas oddając im hołd, mimo że często się z nimi ścierał i zmucha świece, gdzie później powstaje właśnie taka ciemność. To jest niesamowite, majestatyczne wręcz bym powiedział doświadczenie, kiedy czytam ten komiks. Bardzo fajna też rzecz pojawia się w najnowszej pozycji krótkich gatek Kacper i spółka zagadnik Przejścia, gdzie właśnie Drużyna trafia do takiego oto miejsca i jak zauważymy, w którymś momencie zaczyna się tekst, który jest na niebiesko. Tu wszystko jest możliwe. Normalnie byłoby zwierzęta są szczęśliwe, a tu mamy potwory są szczęśliwe. Jeżeli całość przestudiujemy, to oczywiście z czym to nam się może kojarzyć? Czy wiecie? Bo ja tak. Ciekawa sytuacja w komiksie Piętno bohaterów od wydawnictwa Timów Nasz główny bohater Mały chłopiec jest w toalecie Jak widzimy tutaj Dość nietypowo Po jednej ze stron Stoi półka z książkami I on sobie normalnie może wykorzystać I czytać je Dość nietypowe powiem szczerze Nie wiem czy tak faktycznie Jest w Hiszpanii No ale tutaj właśnie coś takiego Możemy zobaczyć a tutaj mamy kolejny przykład z e, omawianego przed chwilą komiksu, gdzie nasz młody bohater już wtedy był, że tak powiem, zainspirowany tworzeniem komiksów. No, w, oczywiście nie były to komiksy tak poważne jak e, czytam teraz, natomiast widzimy, że leżą tutaj jakieś komiksy superbohaterskie, a on sam e, rysuje sobie Spidermana. No, co prawda, nie jest to Batman, ale. Też postać przecież znana i lubiana. Czytam sobie właśnie Dietiera Lumperta. A tu proszę, taka ciekawostka. W samochodzie, który przewozi zwłoki, tak naprawdę, nasz bohater jedzie właśnie z kierowcą, na którego wołają woj Haron. No, chyba wiecie, kim był Haron. No, i oczywiście tutaj pies spluto wiści sobie, którego nazywa pieszczotliwie cerberem w samochodzie. No, ciekawe, ciekawe. A dodatkowo tak naprawdę zaczyna się to w taki sposób, że za przejazd, za podwózkę, bo widzicie, że pada tutaj deszcz, nasz bohater musi zapłacić historią, która dopiero zaczyna się zaraz, tutaj na kolejnej stronie. Także bardzo fajny motyw wykonany, wykorzystany, tak naprawdę, w tymże tytule. Czytam sobie właśnie najnowszego Metala Harlanta i komiks, który no jest dość nietypowy. Akcja dzieje się w koszu, w koszu takim komputerowym, gdzie są usuwane wszelkie dane, prawda? I siostra wyruszyła szukać brata. Dochodzi do pewnej takiej, no jakby nory jaskini, nie wiem jak to nazwać i za chwilę widzimy dialog, w którym mówi, że zapewne jakaś ciemna jaskinia, w której może czaić się potwór. No niemożliwe naprawdę kolejna komiksowa ciekawostka, przynajmniej dla mnie tego żeż tutaj artysty i tytułu. Kiedy przewrócimy na kolejną stronę, możemy zauważyć zjeżdżających windą więźniów. I tutaj jest taka lokacja. Ona mi się kojarzy troszeczkę z serią, choćby nawet Half Life, czyli mówimy o grze komputerowej, gdzie właśnie były takie lokacje, i tutaj jakieś takie, nie wiem, jakby szyny, i na tym jeździły takie platformy. I tutaj właśnie ja widzę coś takiego w tym, z racji na to, że no, na swój sposób byłem swego czasu fanem Half Life'a i ogrywałem wszystkie. Gry jest tego świata, jakie ukazywały się na naszym rynku. Innym takim motywem z tego samego króciutkiego komiksu jest właśnie to zdjęcie, ta scena. Tutaj, co prawda, widzimy wiele głów jakichś mężczyzn, prawda? Ale mi się to kojarzy troszeczkę z filmem Być jak John Malkovich. i tam właśnie też jest taka okładka tego, tego filmu, prawda? Gdzie tyle postaci jest, i jest tam twarz Johnnego Malkowicza, tutaj możemy zauważyć, że jedna z nich się odwraca. Czy jest odwrócona, prawda? Także mówię, takie moje po prostu skojarzenie, które się pojawiło podczas czytania tej pozycji. Więc krótki tytuł, a już dwa takie momenty.